Siemanko, w dzisiejszym odcinku zagramy w UFC nowym bokserem, którego odblokowałem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zasubskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Jak już mówiłem, będą codziennie, tylko że nie wiadomo o jakiej porze. Nie uzasadniam na razie pory, znaczy miałem uzasadnioną porę, ale po prostu zawsze się spóźniałem prawie i tylko jeden będzie filmik codziennie, więc i to przynajmniej nie będę się spóźniać, bo o byle której godzinie będzie, więc w tym jest plus. No, więc zaczynamy walkę sobie. Znaczy, nie zaczynamy walki, bo właśnie już ją skończyliśmy. No ale jeszcze raz zaczniemy. Dobra. Siódmy level. Już coś. Zaraz kupię skrzynkę. To w ogóle będzie dobry ten bokser. I koniec. No w takim tempie to do 20 levelu dojdziemy. I to w jednym odcinku. Jak tak ma każda walka ma się tak kończyć, no to naprawdę szybko skończymy. Jeszcze 5 skrzynek odblokujemy i go tak ulepszymy, że to będzie naprawdę kozak. I trzecia, czwarta i ostatnia. Dobra, idziemy od razu na siłownię. Nie ma tam na co czekać. I lecimy z tym. Pyk, 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 pyk. Dobra. Oj, to będzie ulepszenie mocne. Dobra, 1500 już ma. To już jest naprawdę grubo. Okej, odblokowałem nowe. To coś mamy? Mamy. Dobra. Tu też. No i tu łokcie też? Nie, to są pięści, dobra. O. Już mamy 1800, więc coś tak czuję, że będziemy tak, jak tak będziemy cały czas go ulepszać, no to każdy będzie za jednym ciosem padał, nie? Teraz 300 na luzie zabierze. Jednym ciosem. No i właśnie skończyliśmy to. Tak jak mówiłem, jeden cios i po ptakach. Chyba go nie będę ulepszać. Albo będę go tak ulepszać i po prostu będziemy tak cały czas wygrywać. Aż do tego dojdzie, że nie będę miał pieniędzy i nie będę miał jak go ulepszyć. No to co, lecimy dalej. Ten jest jeszcze słabszy, więc to w ogóle będzie proste. Wręcz banalne. No to co, lecimy z nim. Pyk, pyk, pyk. Uuu, dobra. Jeden cios mi dał, jeden cios, bo drugi obroniłem. Więc jest si. Dobra, leci. Okej, ten już ma powyżej 300, bo ma 341. Ciężko z nim nie będzie, ale może jednym ciosem jeszcze go poskładam na łopatki. Uuu, obronił cios. Dobry. Ale teraz już niestety nie obronił.
Ale jaki wysoki jest ten bokser. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, że on jest taki wysoki, albo tak jest po prostu. Dobra. Ten jest o 27 większy od tamtego. Pyk, pyk. Jak szybciej zejdzie, to będzie, no... No, szybciej zszedł. No, niestety. Myślałem, że z nim się jeszcze trochę poboksuje. No, ale niestety się nie dało. Okej, jak na razie cały czas trzy gwiazdki trzymamy. Okej, ten ma 500, no co tutaj? To też nie będzie trudne. Dwa ciosy. Daję dwa ciosy albo jeden cios. Tak też sądzę. Ale czy tak będzie? Okej. Wytrzymał to, ale zobaczymy jak na parterkę położę. Okej. Już po nim. Okej. Szybka akcja. Dobra. I jeszcze do tego skrzyneczka idzie. Jak na razie go chyba nawet nie będę ulepszać, bo to nie ma... Nowy bokser. Okej. Aha, to jest za niego, czyli tu. Okej. Tego mamy i jeszcze tego. No jak na razie nie będę zmieniać, nie ma sensu. Tym będziemy sobie grali, dopóki będziemy przegrywać i później tamtymi sobie pogramy. Nie, nie ulepszaj. Po prostu fight. Dobra, lecimy. Będzie kopnięcie, będzie. Pyk. No, aha, ja chciałem jeszcze mu kopniaka zasadzić, ale widzę, że po haku niestety. Ale knockout. Dobra, 14. Mat. Okej. Ile jeszcze mi brakuje? Okej. No, trochę mi brakuje do tych czarnych skrzynek. To tamtym miałem. Tak, no. Trochę mam. No, nie przedłużajmy w filmiku, tylko po prostu lecimy dalej. A nawet ile już, nie wiem ile mam. 8 minut to... jeszcze sobie pogramy. Dobra, lecimy to z nim. Czyli na dwa kopnięcia, albo na jedno kopnięcie i jeden hak. O, zobaczymy co robi na parterze. Tak mi się wydaje, że go chyba jeszcze nie próbowałem na parterze. Ale tu chyba nic nowego nie mamy. A, odpuszczę sobie. A mogę jednak nie odpuszczać. No ale tak czy siak, wiem o tym, że on i tak mi nic nie zrobi i tak. Więc to nie ma sensu nawet. Pyk, 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 pyk. I tu. No. I tak będziemy mieć trzy gwiazdki, więc... To naprawdę nie robi żadnego znaczenia. Dobra. Dobra, i tym akcentem zakończamy ten odcinek, więc cześć!